Witam wszystkich serdecznie. W tym odcinku będziemy sobie montować zegar, by monitorować ciśnienie w układzie. Tu mamy stary czujnik. Zdemontowałem już alternator, żeby było więcej miejsca. Nie wiem, czy będę musiał jeszcze zdemontować filtr, ale to nam wyjdzie. Mamy przewód hydrauliczny. I mamy przejściówki, o co będzie się rozchodziło. Muszę to założyć w taki sposób, tak żeby jeszcze był zoom, w taki sposób, by mieć wyjście na czujniki, bo jeden czujnik będzie obwodem bezpieczeństwa, czyli póki jest olej, będzie agregat chodził, spadnie ciśnienie, to też wyłączy agregat. Tutaj jest oryginalny czujnik, nigdy nie demontowany. Zobaczymy, w jakim jest stanie i czy to jest to samo, co mi się udało kupić. Zobaczymy, jak to się sprawuje, czy mi tutaj to wszystko wejdzie, jak wyliczyłem. No bo zaraz się okaże, że będzie przeszkadzać tutaj mi ten korpus, coś tutaj. Będzie zabawka, ale wyjdzie w praniu. Więc za chwilę zaczynamy demontaż i co? Zobaczymy, czy to tak wyjdzie, jak chcę. Tu jeszcze będę musiał dorzucić jeden trójnik, bo tu jest tak. 10 razy 1, a tu jest 1 czwarta. Tu muszę poprawić gwint na 1 ósmą, żeby mi to pasowało z tej 1 ósmej na 10 razy 1. No, tak to będzie widać, tylko że z latarką, bo niestety w garaż mam zamknięty. Jest tak ciepło na dworze, tutaj też nie jest najchłodniej. I co, lecimy. Modernizacja o układ bezpieczeństwa i układ pomiarowy ciśnienia. A więc to chcemy wsadzić tu. Zaczynamy od tego, żeby to zdemontować. Jestem ciekawy, jak to wyjdzie w ujęciu. No, może będzie to te same. Fajnie jakby pasowało i otóż to pasuje, spoko. Teraz tak, jak się dobrać do czujnika, nie wiem, z czego jest wykonany, więc jak za bardzo ścisnę, to może coś pęknąć. Zobaczymy. Trzeba dodać, że to nigdy nie było ruszane. Prawdopodobnie będzie problem. Chyba muszę jednak nasadkę wziąć, bo tak tutaj tego nie jestem w stanie przekręcić. Nie mam dość siły, więc idę po nasadkę. Jednak musiałem tutaj ściągnąć to mocowanie alternatora. Wolę to zdemontować niż ściągać filtr. Filtr będziemy wymieniać kiedyś indziej, ale na razie nie chcę ruszać go. Zobaczymy, czy uda się odkręcić. Ruszyło się coś, ale pytanie, czy się ułamał, czy się ruszył. Prawdopodobnie pierwszy jestem, który to w ogóle rusza. A tu już mi się udało jeden taki ząbek ułamać, jak próbowałem nasadki. Niestety klucze nasadowe nie pasują, więc niestety. Jednak chyba był dobry wybór, żeby ściągnąć sobie tutaj to mocowanie. Jest więcej miejsca. Ok, zobaczmy, jak to wygląda. Pierwszy demontaż po przeszło 30 latach. Jest tu jakaś izolacja, coś w rodzaju teflonu albo kleju. Zobaczymy, no. Teraz muszę tutaj coś wsadzić do środka i wyczyścić z zewnątrz, żeby to się nie skaziło. Ale sobie szybko zobaczymy, jak to będzie pasowało na pierwszy rzut. Wiadomo, wszystko jeszcze będę później czyścił, żeby nie było problemów, ale widzę, że chyba tu jest inny gwint. Nie, tutaj wchodzi, tu wchodzi to spokojnie, więc
Po zewnątrz też to powinno być to samo. Może, że tutaj jest do stożka trochę to zrobione. Albo po prostu jest na ciasno. Ale to będę sprawdzał, jak już będę chciał to zamontować. Na razie muszę to wszystko wyczyścić. I zobaczymy dalej. Plan był dobry. Wykręcamy czujnik, który był oryginalnie. Wkręcamy sobie trójnik, który ma ten sam gwint, bo przecież tutaj pasuje. Tutaj pasuje. No to czemu by nie miał tutaj pasować? Niestety nie pasuje. W dodatku będę musiał zmienić ten gwint, żeby to pasowało tu. Bo tu jest 1/8 cala, a tu jest 10 razy 1. Ale miałem ten czujnik, który praktycznie jest tym samym gwintem. Tu nie wchodzi. Tu już mam troszeczkę zjedzony gwint. A miało być tak prosto, żeby tylko założyć kawałek węża i manometr podłączyć. A co trzeba zrobić? Zdemontować całe ramię, co trzyma alternator. Zdemontować alternator. I kopać się przez tydzień z tematem. Z racji, że czujnik nie pasuje do silnika, a raczej ten gwint jest jakby na... jest bardziej luźny, jak widać. A tutaj ta strona jest bardziej ciasna. W silniku muszę kupić sobie gwintownik, więc na ten moment za dużo z tym nie zrobię. Ale muszę przygotować przyłącz na wąż, żeby manometr podłączyć. I tu jest tak, złączka jest 10 razy 1, więc wchodzi kawałeczek, jak widać. A tu jest 1/8 cala. Teoretycznie to jest bardzo blisko siebie, a praktycznie nie zawsze wchodzi. Skąd wiem, że to jest 10 razy 1? Mam gwintownik. Jak mi się uda złapać zoom? Jest gwintownik 10 razy 1. I sobie przykładamy do detalu. Widać, że idealnie siedzi w gwincie, więc wiemy, co to jest. Mamy dwa biegi. To jest pierwszy bieg. Widać po tym, że tutaj jest bardziej założony. Przygotowałem sobie już pokrętełko. Stare, ale jare. Więc troszeczkę przeróbki. Musi teraz to ładnie wciągnąć do środka. Czemu to teraz robię? Wolę sobie spróbować teraz to poprawić ten gwint, bo zaraz się może okazać, że coś jeszcze się odwali. Zamówię kolejne części, czyli muszę kupić sobie gwintownik 1/8 cala. Jak sobie zamówię tę 1/8 cala, sobie domówię jeszcze trójniki. Zaraz się okaże, że to nie będzie działało za bardzo, ale powinno. Zobaczymy, czy tylko pierwszy bieg wystarczy, czy będę musiał jeszcze jechać drugim biegiem. Dobra, jeszcze będzie potrzebny drugi bieg. Jak zawsze wszystko leci na dół. No do góry by nie poleciało przypadkiem, żeby było łatwiej złapać. Dajemy sobie drugi bieg. Lecę drugim biegiem. Trzeba się wcelować w gwint i delikatnie. Teoretycznie to jest mosiężna. No, jest to mosiężna złączka. Nie trzeba smarować, żeby było wskazane, ale nie chcę, żeby dodatkowo syf tam został w środku. Teraz się zastanawiacie, czemu tak głęboko wjeżdżam. Tak, żeby było więcej miejsca dla gwintu, bo nigdy gwintownik nie jedzie do końca, bo zawsze jest lekko zaoszczony.
I zobaczymy, jak teraz wchodzi to, co spadło. Czyli tutaj to. Zobaczymy, jak będzie pasowało. Przedmuchać, żeby nie było żadnego syfu. Jednak to będzie układ olejowy, więc to musi być w miarę czyste. Tak to będzie, będę jeszcze płukał. No i jak widać, ładnie się zeszło na zero. Specjalnie dobierałem taką złączkę, która ma grube ścianki. To jest chyba do 20 albo 30 barów, a tam będzie około 6-7 w maksymalnym punkcie. Więc mam duży zapas. Teraz tylko muszę to wyczyścić. No tam zawsze jakiś wiórek zostaje, a nie chcę, żebyś został. I teraz tak. Jedną stronę mamy 1/8 cala. Drugą stronę mamy 10 razy 1. I tak. Tutaj jeszcze muszę dodać jeszcze jeden trójnik. I będzie tak. Jeden czujnik, który będzie podłączony do komputera i do deski sterowniczej, pseudo deski sterowniczej. Jeden będzie pokazywać elektrycznie, że jest niski stan oleju, a drugi będzie pokazywał, że znaczy nie będzie pokazywał, może że jeszcze do tego zrobię jakąś sygnalizację. Jak ciśnienie oleju spadnie, to uniemożliwi uruchomienie silnika i zgasi silnik. Więc na ten moment mam to. Tu jeszcze jeden trójnik przyjdzie. Potrzebuję gwintownik 1/8, żeby tutaj to zrobić w silniku. Tam stawiam, że tam nie jest rurowy prosty, tylko tam będzie dostożka lekko zrobione, że jak to się wkręca, to idzie ciasno. Tym bardziej, że ten czujnik jest ogólnie w minusie. Jest dość luźny na gwincie, więc muszę tam poprawić to, żeby to wlazło. Tu mam uszkodzony już ten gwint. Dlatego to wejdzie do drugiego trójnika, a w nowym trójniku, nowy trójnik wejdzie prawdopodobnie tam. Zresztą zobaczymy, bo jeszcze nie wiem, jak to wyjdzie z miejscem. Wszystko jest rozwojowe, bo jak zawsze, nie idzie wszystko przewidzieć. Dobra, to mamy jeden etap, za jakiś czas lecimy dalej. Kilka dni później mam gwintownik już wsadzony do korpusu, pierwszy bieg. Więc troszeczkę była zabawa się wcelować, ale się udało. Będę kręcił sobie tą rączką. Tu już mam poskładane mniej więcej, jakby mi to miało pasować. To wyjdzie jakoś tak do silnika. Wyjście na wąż pójdzie tutaj wzdłuż tego otworu, raczej tej przestrzeni, tutaj wzdłuż silnika. Wyjdę gdzieś tam za silnikiem, albo w połowie, gdzieś tam koło tego przewodu do alternatora, czyli gdzieś tam. Mi to na rękę, bo tutaj z tej strony będzie cały odczyt. Powinno być git. Biorę się za gwintowanie, bo to mi troszeczkę zejdzie. Dlatego już sobie zrobiłem tylko jedną stronę pokrętła, żebym miał troszeczkę lżej. Filtra, jak mówiłem, nie chcę ściągać. Przegrzeję troszeczkę silnik, zagrzeję silnik. Niech sobie pochodzi, może wymienię olej, zobaczymy, w jakim będzie stanie. Co prawda dużo pracogodzin nie zrobiło, ale chyba będzie trzeba wymienić z racji wieku. Dobra, później jeszcze pytanie, czy mi to nie będzie jakoś przeszkadzało, więc tak jak zawsze, DIY, rozwiązywanie problemów po drodze. Biorę się za gwintowanie. Pierwszy bieg mam gotowy. Teraz by trzeba było to, co zostało w otworze, wyżygać na zewnątrz. Dlatego obrócimy silnikiem, zobaczymy, co się będzie działo. Dlatego zostawiłem sobie kamerkę. Jestem sam ciekawy, jak to się, co się tam podzieje. Więc czas start, zobaczymy, czy zażyga olejem. Myślałem, że jakaś oliwa się pokaże, ale nic nie leci. Dziwne, co? Nie ma oleju w silniku? Nie, bagnet jest pełny. Pompa nie pompuje, czyli co? Zapowietrzyła się?
Bo to znaczy, że będzie problem z wyciągnięciem syfu. Chyba chciał odpalić. Nie wiem czym chciał odpalić, ale chciał odpalić. Niedobrze. Bardzo niedobrze. Miałem taką skrytą nadzieję, że wyżyga olej i będzie z głowy. A teraz się okazuje, że te wszystkie wióry, co mi tutaj są w środku, będę musiał jakoś stamtąd wydostać. Ponieważ póki nie wydostanę tych wiórów i odpalę silnik, to te wszystkie wióry zaczną cyrkulować w układzie i mi zniszczą silnik. A tego nie chcę. Bo mi zje najpierw panewki na wale, później może resztę, a tego naprawdę nie chcę. Więc jak zawsze, plan poszedł się gonić. Ciąg dalszy. Magnesem powyciągałem wióry. Są to magnesy wsadzone do termokurczki. Teraz mi jakoś nie chce złapać ostrości. Widać nawet, jak to wygląda. Wyciągłem, ile idzie. I co? Oleju dalej nie ma. Muszę ściągnąć filtr. Bo kręciłem silnikiem, dalej nic nie pokazuje się. Tutaj jest sucho, głowica jest całkowicie sucha. Nie wiem, co się podziało. Spróbuję od strony filtra przepchać tutaj ten kanał, bo ten kanał idzie prawdopodobnie tu, tak. I do... pod czujnikiem się rozdziela, idzie na filtr i idzie na układ. No, patrzyłem, to tutaj prawdopodobnie jest przyłącz do chłodnicy oleju. U mnie to nie jest wykorzystane i muszę się gdzieś tam dostać. Najlepiej by było gdzieś tutaj wsadzić drucik i przepchać w tamtą stronę, w stronę filtra, no, ale niestety nie mam możliwości, więc będę od strony filtra się przepychał tu. Możliwe, że wióry wlazły i zapchały filtr. Nie. Muszę otworzyć, zobaczyć, co się podziało, no bo to jest takie mocno niepokojące. Silnik bez oleju długo nie pochodzi. A nawet jakby mi się udało odpalić, no to zarżnę silnik bez oleju. Dalej w głowicy jest sucho, a nakręciłem się troszeczkę. Tutaj też powinno się pokazać, więc kombinowania, ciąg dalszy. Niby tylko wsadzenie kilku trójników, a roboty od groma. Ostatnia deska ratunku. Filtr jest ok. Założyłem stary czujnik, próbowałem kręcić, nic dalej, spuściłem sobie olej. Zobaczymy, co jest w misce olejowej. Ok, widzę od razu smok sawny. Jakiś taki troszeczkę dziwnie wygląda, jak dla mnie. Ale czy jeszcze coś będę umiał zobaczyć, bo prosto jest do smoku sawnego. Coś tutaj po bokach widać, ale to jest chyba olej. Jakiś taki dziwny ten smok. Chyba będzie trzeba jednak miskę ściepnąć. Co mi się nie podoba. Spróbujemy obrócić kamerę. Na drugą. Czy będę miał coś, będę widział coś więcej? Chyba nie. Nic nie widać. Kamera tak akurat wchodzi, że nie idzie nic zobaczyć, ponieważ jest zaraz smok sawny. Jakieś po przeżyciach. Bo nie umie dalej wjechać kamerą. Trudno. Wychodzi na to, że będę musiał zrzucić miskę olejową. Nic, w takim bądź razie dziękuję, do zobaczenia. Mam nadzieję, że komuś to się podobało. Niech wrzuci lajka, bo motywacja aktualnie do działania jest naprawdę na poziomie minus 1. A wasze lajki i komentarze, może pozytywne jakieś, by się przydały.
Jeszcze raz dzięki, do zobaczenia, cześć.